Zaraz zobaczymy mieszkanie, które było totalną ruiną. Jest w piwnicy, tam był smród, wilgoć, no ale poradziliśmy sobie z tym, zaraz wam pokażę jak. Kończy się zwykły, paskudny parter, a zaczyna ekskluzywne przyziemie i piękne mieszkanie. Kupiłem mieszkanie w piwnicy, co widać po oknach. Są one mniejsze niż w standardowym mieszkaniu i znajdują się zdecydowanie wyżej niż zwykle. Natomiast jeśli nieruchomość jest odpowiednio doświetlona i zaaranżowana, to nie będzie stanowiło problemów dla mieszkańców. Jak widzicie, to była kompletna ruina. Z grzybem i pleśnią od wilgoci na ścianach. Pozbyliśmy się tego, skuwając tynki i dzięki lepszej wentylacji. Zastosowaliśmy także system, który izoluje ściany tego budynku. Ponieważ jesteśmy w mieszkaniu, które jest w piwnicy, w suterenie, czy przy ziemi, jak zwał, tak zwał, musiałem zamontować ogrzewanie elektryczne, ponieważ ono jest raz, że tańsze w montażu, po drugie ciężko tutaj było o kominy wentylacyjne, co jest dużym problemem. Poza tym, żeby przyłączyć gaz do tego lokalu, musiałem mieć zgodę wspólnoty, pozwolenie na budowę, projekt, co trwałoby przynajmniej parę miesięcy, a na pewno nie byłbym w stanie tego zrobić bez zgody wszystkich właścicieli. Mieszkanie nie miało ogrzewania. Tu na zdjęciach widzicie piec elektryczny, który właśnie wstawiliśmy. To mieszkanie jest na krótki termin, zależało mi, żeby było jak najbardziej bezpieczne ogrzewanie. Tak? I takie ogrzewanie, kiedy najemca, który przyjeżdżał tylko na chwilę, nie miał z nim problemów. Ta-da! To jest piec jednofunkcyjny, zasilany siłą, który zasila ogrzewanie, centralne ogrzewanie całego innego lokalu. W drugim lokalu obok jest oddzielny piec na innym liczniku. A ciepłą wodę dodatkowo zasila podgrzewacz, który jest usytuowany w kuchni pod zlewem. To jest najbardziej optymalne rozwiązanie, ponieważ piec dwufunkcyjny jest dużo droższy niż dwa dodatkowe podgrzewacze. W obu mieszkaniach wymieniłem instalację na nową miedzianą i podłączyłem pod siłę zrobione dwa obwody niezależne i tylko na deweloperce i na takich mieszkaniach, które mają nową miedzianą instalację, nie wymieniam instalacji. Nawet jeżeli jest ona częściowo połatana, to zdarzało nam się sytuację, kiedy my dosztukowaliśmy to, a się później okazywało, że miała być miedź wszędzie, a się okazywało, że pomiędzy miedzią a miedzią było amelinium. Żeby ten remont był legalny, ale przede wszystkim bezpieczny, musieliśmy zrobić dodatkową wentylację, bo brakowało kominów i trzeba było się przewiercić przez ten gruby mur tutaj, żeby zrobić dodatkowy kanał wentylacyjny. I to wiązało się z dodatkową mechaniczną wentylacją, która ma silnik, który ją napędza. I dzięki temu też mieszkanie będzie suche i pozbędziemy się wilgoci. Postawiliśmy na jasne kolory, dzięki temu całe mieszkanie sprawia wrażenie lepiej doświetlonego. Podobny efekt dają także lustra. Całość jest przytulna, widna i nowoczesna. Efekt jest naprawdę rewelacyjny. Ale tak naprawdę to detale, które decydują o atrakcyjności tego mieszkania. Oryginalne płytki w kuchni, cegła na ścianach, rzucająca się w oczy podłoga w łazience, czy wreszcie ciepłe kolory podłogi w innych pomieszczeniach. W pokojach zdecydowałem się na panele imitujące drewnianą klepkę. W łazience płytki podłogowe o kontrastowym wzorze, natomiast w korytarzu odporną na ścieranie, łatwo w utrzymaniu wykładzinę PCV. Zmiana funkcjonalności, remont, homestaging, wszystko to podnosi wartość nieruchomości i zwiększa rentowność inwestycji.